A widać, tu hochoła to kolejny odcinek z cyklu Wasze powtórki, które ja sobie pozwalam oceniać, które do mnie wysyłacie. Dobra, co tym razem mamy? Tym razem mamy kolejną bitwę gracza Jäger 1985. Widzieliście już jedną bitwę jego na T-44, tym razem wsiadł w KV2, losowanie z siódemkami. I co my tu mamy? Mapę granica Imperium. Mapę znacie, rozjazd jest w zasadzie jedyny słuszny, to jest bicie się o tego banana tutaj. Przez czołgi ciężkie, a medy i wszystko inne wbije się tutaj o tą miejscówkę. I potem kto wygrywa, ten domyka czołgi ciężkie i je morduje. TDK-ami można z tyłu je wspierać, ewentualnie gdzieś tutaj usiłować blokować to miejsce. Ale zwróćcie uwagę, to jest stosunkowo mało czołgów jeździ. Moim zdaniem nie ma sensu w ogóle na tą flankę jeździć, to nie zrobicie wyniku. Lepiej skupić swoje siły tutaj w tym kwadracie, jeżeli chodzi o medy, lighty i ewentualnie wieżowe TDK-i. A tutaj, jeżeli chodzi o czołgi ciężkie. No nic, poczekam aż się kolega Jäger dotoczy. KV-2 to nie jest demon prędkości. T29 jedzie tutaj na górkę, to dobrze, on tutaj na wieży może sobie pograć. Tam nasze medy i Tedek dopiero 45 tepy spotowały. Czy ja bym tu jechał? Nie wiem. Chyba jednak bym nie jechał ciężkim tutaj, szkoda czasu. Lepiej domykać tam. Słuchajcie, bo teraz sytuacja jest taka. Oczywiście, jeżeli my wygramy tą flankę tutaj, to my domykamy przeciwników. Ale może być tak, że flanka ugrzęźnie. Wtedy lepiej samemu spuszować tędy i wjechać na plecy i podobijać tych, tak? Więc to nie jest powiedziane, że tutaj są skazane na pożarcie czołgi ciężkie, które tutaj przyjadą. Także jak najbardziej. Trzeba po prostu którąś flankę trzeba przełamać i rozstrzygnąć, tak? Nasi tu się strasznie pieszczą, widzę. KW1 gdzieś tam schowany za kamyczkiem. Jedź i zrób tam porządek. No i tyle się, na tyle się KW1 za tym kamyczkiem pochował. No i słusznie, dobrze, że czekasz. On się czuje pewnie i zostanie właśnie karę mniejszą. Mało, 284 to mało. No, trochę nas tu bije. Zresztą w ogóle bitwa wygląda słabo. 6 do 4 i utraciliśmy tak naprawdę tutaj tą flankę. No tutaj jeszcze też się nic nie rozstrzygnęło. Teraz dopiero. No dobra. Spotnąłeś się trzy arty w grze. Poczekaj, aż znikniesz. Ten T29 sobie poradzi z tym Tigerem. Nie ma sensu wracać. Ja bym grał przód, a nie tył. Żeby domknąć ewentualnie to, co tutaj jest. Ta fałka na pewno tutaj nie została. Gdzieś musi się tutaj czaić. No chyba, że rzeczywiście jest to tak słaby gracz, że się schował tam. Nawet jak jest taki słaby, to go skończysz. Och, się wysypali.
Znaczy, że jakieś wrażenia nie robią. Takie były za 370, kiedy można przyłożyć za 700. No, zdejmij ogłuszenie, bo to... Bo to się będzie... O, zresztą. Ja bym zdjął. Ja nie wiem, ja od razu zdejmuję ogłuszenie, nie czekam. I tak się te regenerują, te apteczki. Do 7. Tak se. P44 jestem trochę taki bezużyteczny jest w tej pozycji. Co to się stało? W co on cię trafił, że cię nie przebił? Pacnij, że temu P43, że tam gdzie jest ta... No, słusznie. Może się ocknie. Problem jest taki, że jesteś ślepy i te Type T34 i te 20 wyspotują cię szybciej niż ty i ich cię będą bić. Musisz niestety ich wciągnąć w zasadzkę i z metra lać. T20 już jedzie. Jest szansa mu przyłożyć to tak srogo. No właśnie. W końcu weszło, jak miało wejść. P43 to jest jakiś bezużyteczny gość. A chyba, że poszedł zjeść obiad. No, co nie zmienia faktu, że dalej jest bezużyteczny. No, zostały same miękkie czołgi, więc decyzja o tym, żeby się przejść na przeciwpancerne, które mają 136 peny, jest jak najbardziej słuszna, bo w zasadzie żaden z tych czołgów, które teraz jeszcze zostały, nie ma w żadnym chyba miejscu takiego pancerza. T29 to tutaj nie do ruszenia, chyba że arty podciągną gdzieś w G albo w H1. Za bardzo. Jezus Maria, czemu ja to wszystko potrafię przewidzieć? P43 zginął, zabity przez PZT-25. T-29 jest młody, więc zdziwiony, jakim cudem go arta trafiła. Czy ja dobrze widzę, zostałeś sam na sześciu? Kroi się Kobanow.
raz flaczki. Jak będą wjeżdżać pojedynczo, to wygrasz. No to jest to, co mnie wkurza, czyli to zaimplementowanie do gry tego moda dla artylerii, że widzi, że tak powiem, ze szczytu paraboli. Może wrzucać takie właśnie piguły, których normalnie tylko najlepsi gracze na artach potrafili wrzucać. Teraz każdy nubek potrafi ci rzucić taką bułę. Zaś to zbliżenie. Muszę cię oduczyć grania na takim zbliżeniu. No idzie stołeczka. Ciekawy jestem w wyniku tej twojej drużyny, co oni tam zagrali, bo się poskładała ta drużyna jak kartonowe chatki ze środkowej Afryki. Na tej mapie jeszcze szukanie się z przeciwnikiem to już jest jakiś dramat. No, mówiłem, że się przestawili. Kto pierwszy skupi? No, słusznie się chowasz. Mówiłem? Oni tam są. Po długości. Inaczej by nie wrzucili. Tego te 29. To cieszy. Jest i fałka. No, trzy hapsy ma, pięknie. To teraz się tylko nie dingni. Bo niestety, ale rykoszety nadal działają. Chociaż masz zasadę dwóch kalibrów, albo nawet trzech, to już powinno overmatchem wejść. Arta kapuje, tak? No i super. No, przyjmujesz bułę, zabijasz go, jedziesz dalej. To jest to, czego nie lubię u słabych graczy, że nie umieją grać hapsami. Hapsy to też jest pewny zasób, którym się gra, nie? Większość słabych graczy by tutaj z nim jakieś pikabu próbowała robić. Tam wyjechać, dostać bułę i go zabić i cześć. Ładnie. Powiem tak, zasłużony Kołbanów. Bardzo ładnie zagrana ta bitwa jest. Podobała mi się. Zobaczmy sobie w takim razie podsumowanie. No i mamy podsumowanie tej bitewki. Oczywiście wpadła Masterka. Wpadł oczywiście Kołbanów. Wpadł Radley Waters za 8 fragów. Wpadł Dmitrut za bicie trzech artylerii. Oczywiście duży kaliber. No i Top Gun. Pięknie. 3000 obrażeń zadanych. Bardzo ładna bitwa, ale zobaczmy to, co mnie interesowało, tak? No, KW1 nic nie zrobił. Raz strzelił, nie trafił. O, następny.
Następny. O, ten co nawet nie strzelił. A, już jest też super. Spotnąłeś coś w ogóle? Jeden. Pewnie ten, który go zabił. T-27 zagrał dobrą bitwę, 200, to jest dobry wynik. Pod 1000 to jest mało, no T-67. No, jeszcze zagrała biedę totalną. U przeciwników Tiger coś tam nastrzelał. Ten PZ T-25 też coś nastrzelał, ale on tak naprawdę 460 z tych obrażeń to zadał na tym kolesiu, który kompletnie nic nie zrobił przez całą bitwę. Jak widzicie, nawet nie strzelił. To był ten, co tam stał na górce. No, okej. Okay. Ileśmy zarobili na tym? 44 tysiące. Bardzo ładnie. Dobra. Mnie się bitewka podobała, jest fajna. Zresztą chciałem ją pokazać między innymi dlatego, że u mnie takiego czołgu nie zobaczycie. KV-2, ja nie gram na takich czołgach. Nie mam cierpliwości. Raz, że to fajnie, że ten czołg się pojawił. Dwa, że fajnie, że na tej mapie, bo tą mapę rzadko też widujecie u mnie. No, do tego jeszcze epicka bitwa, którą moim zdaniem warto się było pochwalić. No i specjalnie tam błędów żadnych nie zauważyłem. Także fajnie, fajnie, fajnie. Tylko ten celownik, to zbliżenie takie maksymalne, to nie. Ja tak nie umiem. No ale spróbuj grać na mniejszym, o. Czy to jednak nie ułatwi gry. Dobra. Jeżeli Wam się ta bitewka podobała, to oczywiście możecie nagrodzić Jägera, klikając łapkę w górę pod tym filmikiem. Jeżeli jesteście u mnie na pierwszy raz, to oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału, a ja się będę z Wami żegnał i do następnego razu. Trzymajcie się, pa!